Czcigodny księże biskup Edwardzie, wraz ze zgromadzonymi tutaj kapłanami, osobami życia konsekrowanego, szanowna pani konsul, z tymi wszystkimi, którzy dziś tu się zgromadzili, a których chcę nazwać i pozdrowić, moi kochani rodacy. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami. Taką niewiastę widział w Apokalipsie święty Jan Ewangelista. Tę wizję pięknie opisał, a dziś pani konsul pięknie nam ją odczytała. I my spoglądamy w tym krótkim fragmencie Apokalipsy dziś też na niewiastę, obleczoną w słońce, w Chrystusa. Niewiastę, która staje w naszej obronie. Niewiastę, która jest symbolem zwycięstwa i pokonania czego i kogo. Tego, który stanął naprzeciw niewiasty, który swym ogonem trzecią część gwiazd strącił z nieba i rzucił na ziemię. Spoglądamy na tę, która jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem. Bo tak trzeba nam patrzeć na Najświętszą Maryję Pannę. Bo tak trzeba ją odczytywać na kartach historii naszego narodu. Bo tak trzeba ją odczytać tu, w naszej lwowskiej katedrze, gdy spoglądamy na obraz Matki Łaskawej, ślicznej gwiazdy naszego miasta. Tak odczytał i widział Maryję król Jan Kazimierz, kiedy tu obierał ją za królową korony polskiej, królestwa swego, wszystkich ziem, które należały do tego królestwa. Tak widziały ją pokolenia Polaków. Tak widzieliście ją wy, bracia i siostry, modląc się tu w katedrze. Tak widział ją urodzony 109 lat temu ojciec Rafał Kiernicki, który 3 maja przez prawie 47 lat stawał przy tym ołtarzu i głosił jej cześć i chwałę i oczekiwał zwycięstwa, które przez nią przyszło. Doczekał się tego. I my dzisiaj wpatrujemy się również w nią i jakiego zwycięstwa oczekujemy. Nie chciałbym, żeby Maryja za nas wojowała. Nie chciałbym, żeby Maryja w naszym imieniu nadstawiała swego oblicza, bo ile razy może to czynić? Chciałbym, abyśmy dzisiaj my ją obronili. Chciałbym, abyśmy to my byli tym murem, który nie pozwoli przejść złu do naszego serca. 12 września, czyli za 4 miesiące i parę dni, w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. On też patrzył na nią. On też widział niewiastę obleczoną w słońce. On w więzieniu napisał w Komańczy, na Podkarpaciu, koło Sanoka,
napisał wielką nowennę na tysiąclecie chrztu Polski. On wyprawił Maryję, aby w kopii jasnogórskiego obrazu stawała pośród swego narodu. I dzisiaj chciałbym, aby to on był katechetą 3 maja 2021 roku. Aby to on przypomniał nam, jak trzeba bronić, jak trzeba się starać, jak trzeba żyć dla ojczyzny. Bynajmniej nie tylko 3 maja, nie tylko 11 listopada, ale na co dzień. Mówił kardynał Wyszyński. Mocne słowa. Z 70 lat temu powiedziane, a ja je powtarzam dzisiaj, to tak jakby wczoraj je wypowiedział. Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach. Wczoraj, stulecie trzeciego powstania śląskiego. Powstańców, którzy wyszli walczyć o to, aby mogli żyć w granicach Polski. I dalej mówi tak. W walce o wolność ojczyzny na wszystkich kontynentach, czy w ostatnich powstaniach chociaż. Chociaż wiele zrywów było nieudanych, jednakże zawdzięczamy im to, że sumieniu międzynarodowemu przypominały o naszym narodzie. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że obecnie jesteśmy. I wiesz, co chciałbym, żebyśmy z tej wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego zapamiętali dla siebie? Że historia mówi do nas. Praca, trud i ofiarne poświęcenie pokoleń, które minęły, dały rezultat, że jesteśmy. Dziś zależy od nas, jakimi jesteśmy, jakimi będziemy i jakimi będzie pokolenie, które nas będzie wspominać. Zatem pierwsza droga, która dzisiaj zostaje wpisana w Twoje i w moje serce, to świadomość odpowiedzialności nie tylko za historię, moi kochani, bo ona jest dopełniona, spisana. Tam nic nie możemy zmienić, nic do niej dodać, ale jesteśmy odpowiedzialni za nasze dziś i jutro. Żeby nie powstydziły się nas, pokolenia, które przyjdą po nas. Żeby nie bały się o nas mówić. Żeby nie bały się czerpać od nas przykładów. Jedna jest Polska, mówił kardynał Wyszyński. Wspólna matka. Jej ramiona dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży, że ta Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa ich i pociąga, aby nigdy nie zapomnieli o ojczyźnie, aby wszędzie, gdziekolwiek rzucą ich obowiązki i zadania życiowe, pamiętali, iż należą do wspólnej ojczyzny.
ojczyzny, która ma królową. Ojczyzny, która ma matkę. Ojczyzny, z której nie można się wypisać. I dziś mówię do was, kochani rodzice. Wiele waszych dzieci jest w Polsce. Wielu waszych krewnych jest w Polsce. Wielu wyjechało ze Lwowa do Polski. Pytajcie ich, czy tam są Polakami. Zabełzą, powtarzajcie, jak przyjadą do domu, na progu, gdy będziecie ich witać, kto ty jesteś? Czy odpowiedzą tobie Polak mały? Pytaj, jaki znak twój? Czy odpowiedzą orzeł biały? I mówił kardynał Wyszyński. Po Bogu, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie. Mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłości wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Zobacz, jaką hierarchię miłości pozostawia nam sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. Bóg najpierw. Po Bogu, po Jezusie Chrystusie, po Matce Najświętszej Ojczyzna, czyli fundamentem Ojczyzny, nie partia polityczna, nie stronnictwa. Fundamentem Ojczyzny Bóg, Jezus, Matka Najświętsza. I jeśli o tym zapomnimy, przestaniemy być narodem, któremu ona królować raczy. I oby to się nie stało. I oby nie pogubił się Polak, gdziekolwiek żyje. I oby nie zagubił Polak, gdziekolwiek żyje, Boga Stwórcy, Jezusa Odkupiciela i Matki, o której powiedział w dzisiejszej Ewangelii. Oto Matka